Nie jest to mój ulubiony kostium. Natomiast, no co mam poradzić? No ta postać rzeczywiście podjęła decyzję, że zrzuci z siebie ubranie, więc staram się nie skupiać na tym, że to ja, Olga, zrzucam z siebie ubranie i wychodzę się pokazać ludziom, tylko raczej na tym, że moja postać tak zadecydowała, więc w momencie, w którym przekraczam granicę i wchodzę na scenę, to już nie jestem Olgą, tylko w tym przypadku jestem Maggie Sweet, która po prostu biega półnaga. A jaki jest twój prywatny stosunek właśnie do nagości? W jakim sensie? W sensie na przykład, gdybyś miała propozycję w jakiejś sesji zdjęciowej albo zagrania w filmie 365 dni, tam jest dużo scen rozpieranych. Wiesz co, dostawałam już takie propozycje i póki co ich nie przyjęłam. Natomiast to wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli chodzi o filmy, to jest zupełnie inaczej, bo jakby, no tak jak mówię, to jest pewna postać do odegrania, więc my wtedy nie jesteśmy sobą. To znaczy, to nie jest mój prywatny stosunek, tylko mojej postaci. Mówisz, tutaj dostawałaś propozycję, chodzi o film 365 dni, było jakieś tam propozycje? Nie o to chodziło. Okej, ale gdybyś dostała propozycję, byś przemyślała? Nie wiem, nie myślałam o tym. Chcę się dzisiaj cieszyć tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli kolejną premierą w Teatrze Kwadrat.